Dzień dobry, kochani! Tak, dobrze widzicie, jest 6 rano, wokół mrok, ciemność i ja oślepiona światłem lampy, bo wpadłam wczoraj wieczorem na przegenialny pomysł, by dziś wstać wcześniej przed synkiem. Co ja miałam w głowie, że wpadłam na tak okrutny pomysł? Nie wiem. Wieczorem brzmiało to sensownie. Wypicie zimnej wody wcale nie pomaga, ale nie chciałam obudzić małego podgrzewając ją, więc niech już będzie ta zimna. Przebieram się w wygodny dres i przeciąganie. Jakże istotny element po przebudzeniu, a jakże skrupulatnie omijany przeze mnie przez ostatnie 15 miesięcy. Boskie uczucie tak porozciągać powykrzywiane, powyginane stawy. Matki śpiące razem z dziećmi. Rozumiecie mnie, prawda? Dosyć tego narzekania. Tak naprawdę to czuję się niesamowicie, że robię te wszystkie czynności w obecności tylko swojego własnego cienia. To chyba pierwszy taki samotny poranek, odkąd nasza rodzina jest trzyosobowa. Choć może mnie pamięć mylić, gdyż mój mommy brain ma się naprawdę świetnie. To, że mogę się ubrać przy szafie bez tych małych rączek wyrzucających z szafy ubrania, albo umyć twarz bez ciągnięcia za nogawkę. Wow! Taka mała rzecz wydawać by się mogło, ale zrozumie ten, kto stracił. Nie, no wiedzcie, że ja to tak pół żartem, pół serio. No dobra, może bardziej w stronę serio? Kontynuując. Mati wrócił z nocnej zmiany. Widzieliście tę piękną scenę niczym z filmu romantycznego rodem z Hollywood? Udało mi się odłożyć zmyte naczynia do szafki. Trwało to bardzo długo i w ogromnym stresie, by nie zbudzić śpiącego niedźwiadka. Ale czy wy to widzicie? Tak. Piszę dziennik. W końcu znalazłam moment, by do niego wrócić po kilkumiesięcznej przerwie. Ale dziś skupiłam się na afirmacjach, bo rano nigdy nie wiem, co mam niby napisać. Wieczorem miałam zawsze więcej do zapisywania o tym, co czuję, co się wydarzyło w ciągu dnia, o tym, co się dzieje generalnie w życiu i we mnie i tak dalej. A rano nigdy nie wiem, o czym miałabym napisać. Zaczynam nowy dzień, biała kartka, nowy rozdział, więc po prostu afirmacje i jak znalazł. Ja tu gadu, a Tereska po prostu ciśnie. Nawet nie wiecie, jak jestem przeszczęśliwa. Marzyłam o tym, by wrócić do ćwiczeń, tylko nie mogłam znaleźć dobrego momentu na to. No i proszę, wystarczyło wstać przed synkiem i voila! Pękam ze szczęścia, serio. Ten trening sprawił, że cały dzień później miałam ogrom energii, czułam się rzeźko, energicznie, pozytywnie i nic mnie nie bolało. Oprócz śniaka na kolanie z wczorajszej akcji z moją wspinaczką po szafkach, ale to już tam wiecie, norma. Słońce coraz wyżej się unosi, a to znak, że Brzdąc już wstał. Brzdąc wstał, więc mogę się już z wami przywitać tutaj na wizji. I mamy akcję szukania buta! Znalezione! Kamika! Co ty tam masz? Wow! I ty chyba już nic robić. Jojo! Smacznego! Chciałam spróbować zrobić kawkę z cynamonem i teraz chcę to zrobić tak, że do kolby wsypię po prostu, wiecie, normalnie kawę i też do tej kolby, jeszcze nie będę tego zgniatać, też do kolby wsypię sobie cynamon i jakoś to zamieszam z tą kawą, żeby, chodzi o to, żeby po prostu ten cynamon też razem z tą zmieloną kawą. Tu jest kawa z cynamonem. Zobaczmy, czy ta kawka faktycznie smakuje cynamonem. Chyba fajna jest ta kawka. W ogóle szukałam ostatnio na Allegro jakichś syropów, takich pumpkin spice latte, wiecie, tego typu rzeczy, żeby sobie zrobić tutaj w domu taką pumpkin spice kawkę, bo ja latte nie piję. Znaczy nie wiem, jak się nazywa taka kawka, którą ja robię. Po prostu robię sobie kawę i dolewam do tego mleka. I szczerze, nie. To jest rozmowa na statyw. Nie rozumiem, słuchajcie, o co chodzi. W tych wszystkich kawiarniach, restauracjach, jak zamawiasz kawę, ona zawsze przyjdzie ze spienionym mlekiem. I słuchajcie, ja niejednokrotnie na przykład prosiłam kelnera, czy ja bym mogła prosić, żeby tak, żeby po prostu zrobić kawę i po prostu wlać mleko, bez spieniania. Ja pamiętam, że jak jedna kelnerka tak na mnie patrzyła, takim wiecie, o co chodzi w ogóle. Ja w sumie jej odjęłam roboty, bo ja poprosiłam, żeby mi nie spieniała tego mleka. Ona niby tak przytaknęła, tak, oczywiście. Dostałam kawę ze spienionym mlekiem. Może po prostu nie da się ominąć tego etapu w produkcji kawy w kawiarniach. Nie wiem, nie rozumiem, jak można pić kawę ze spienionym mlekiem. Ja muszę mieć mocną kawę z odrobiną mleka. To się prezentuje tak.
I żadnej innej kawy po prostu, no w sensie wypiję, ale to daje mi najwięcej satysfakcji i szczęścia i radości w życiu. Jeszcze z tym cynamonem to już w ogóle. A wiecie, że jest generalnie taki tydzień, że są temperatury pod 30 stopni, w sensie nie ma 30 stopni, jest 26, 24, ale ja mimo to czuję jesień. Mam totalny jesieniara vibe, jak jestem w domu. A jak wychodzę, to zakładam krótkie spodenki, krótkie rękawy i idzie. Ale w domu bluza, kawka, jesień. Boogie, 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 boogie. I od nowa zaczynamy taniec ten. La 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 la. Czekam aż ostygnie i słuchajcie, oczywiście czas zmyć naczynia. To jest tylko w zasadzie po śniadaniu i te miski po wczorajszym cieście. To jest właśnie ta czynność, która się nie kończy. Zmyjecie i już trzeba zmywać na nowo. Nie mamy tu zmywarki, więc naprawdę lepiej być systematycznym, lepiej to robić na bieżąco, bo jak się nagromadzi sterta naczyń, to jest dramat, a zresztą niewiele trzeba, żeby to wyglądało, jakby była sterta naczyń. I po prostu jest to jakaś patelnia i to już wygląda, jakby to było po prostu syf, no nie? A tak naprawdę wcale dużo się nie wydarzyło. Systematyczność w tym aspekcie jest koniecznością w tak małej kuchni bez zmywarki. No to let's go. Zrobione. I oczywiście skończyłam zadowolona, wyszorowałam, słuchajcie, zlew jak zwykle. Odwracam się zadowolona z siebie i co leży na kuchence gazowej. Oczywiście, że patelnia po jajecznicy. Standard, nie? Już jest woda w fajnej temperaturze do picia. Pamiętajcie, starajcie się pić ciepłą wodę, nie zimną. To ma jakieś znaczenie, nawet podobno spore znaczenie dla naszego zdrowia. Chyba chodzi o kortyzol, że zimna woda podnosi kortyzol czy coś, więc z rana jak najlepiej pić ciepłą wodę i na noc też ciepłą wodę. I chyba w ciągu dnia też ciepłą wodę. Generalnie nie zaleca się pić zimnej wody. Może o tym słyszeliście, a jak nie, to właśnie usłyszeliście ode mnie. Przyszłam do łazienki, bo chciałam z wami pogadać, a w kuchni czajnik się gotuje, gdzie woda się gotuje w czajniku. Słuchajcie, no więc tak, udało mi się, wstałam dzisiaj o 6 rano, dzwonił mi budzik, mały się nie obudził w ogóle, spał po prostu tak głębokim snem. Ale wiecie co, miałam taki dylemat, to wszystko co wieczorem sobie zaplanowałam, że zrobię rano, wstanę rano sama i zacznę działać, to teraz o tej 6 rano wydawało mi się, co ty niby masz takiego do roboty, żeby teraz wstawać z tego łóżka ciepłego, miłego, fajnego, że sobie możesz spać? Co ty masz w głowie? Przecież ty nie masz nic do roboty, no nie? Natomiast zwyciężyłam go i mówię, nie dowiesz się, jak nie spróbujesz, co cię czeka. No i się udało, słuchajcie, wiecie, jaką ja mam satysfakcję? Jaka jestem z siebie po prostu dumna! Że mi się udało zwyciężyć ten dylemat, że po prostu się zmusiłam do tego, żeby wstać. No jeszcze jak zobaczyłam, że mały się w ogóle nie obudził od tego budzika, to mówię, nie no, to jest znak. To jest znak, że on mi pozwala, że on mi mówi, tak mamo, teraz masz czas dla siebie. No i właśnie to przestawienie czasu dla siebie z wieczora, nocy w zasadzie, gdzie jestem po prostu padnięta, sfrustrowana, przebodźcowana w sytuacji, gdzie wieczorami po prostu zawsze znajdę coś do roboty i po prostu też no muszę pracować wieczorami, bo w ciągu dnia się nie da, kiedy mały jest. Zresztą nie chcę przy nim siedzieć przed laptopem i po prostu montować. Nie chcę tego robić przy dziecku, dlatego zostawiam to na moment, kiedy go nie ma, w sensie albo jest poza domem z kimś innym, albo śpi.
wiecie, takie łudzenie się, ja ciągle po prostu się łudziłam, że tak, wieczorem zrobię trening, wieczorem poczytam książkę, wieczorem będę pisać dziennik i tak dalej, to nigdy nie wydarzyło się. Czy no może nie mówię nigdy, bo pewnie były takie momenty pojedyncze, gdzie wieczorem faktycznie to robiłam, ale to, wiecie, to było już na takim zamęczeniu, jakby nie chcesz tego robić teraz, jesteś zbyt zmęczona, weź sobie telefon, weź sobie poskroluj i to już jest lepsze i idź spać, no nie? A rano, dzisiaj, słuchajcie, to było ciężkie wstać rano, jeszcze zapalić w ogóle światło, zresztą widzieliście. To, że ubrałam się, umyłam twarz, zrobiłam pielęgnację, chociażby te dwie rzeczy na razie, które wymieniłam, że zrobiłam to w takim, wiecie, spokoju, że mały sobie śpi. Ja mogę tak jakby, wiecie, trochę celebrować ten moment. To już było dla mnie takie, wow, ale fajnie, jak kiedyś. Już nie mówiąc o tym treningu, że ja zrobiłam trening, słuchajcie, i to był trening taki mobilnościowy, mogę wam podesłać linka, ja bardzo lubię, jak on ma, wiem, że nazywa się Bugański, ale nie pamiętam imienia. Takie mobilnościowe treningi, wydaje mi się, że są najbezpieczniejsze, jeśli chodzi o moją sytuację, że jestem po cesarce. Dobrze się potem czułam, właśnie taka rozruszana z rana i genialne to było. Jasne, że się stresowałam, że obudzi się w trakcie. Jestem na to przygotowana, że mam dziecko, które może wstać, obudzić się w każdym momencie tak naprawdę. Także z tym jestem pogodzona, że będą takie sytuacje, gdzie on jednak wstanie na przykład razem ze mną, albo przed moim budzikiem, albo nie wiem, właśnie w trakcie tego treningu, no i to jest zrozumiałe, jestem z tym pogodzona. To, że w ogóle to zrobię, że wstanę, że zrobię coś dla siebie. Tak, zaraz będzie obiadek. To jest dla mnie duży game changer i chciałabym to podtrzymywać. Jak w ogóle, jak on wstał, miałam taki jej, ptot wstał. To było coś zupełnie innego. Takie nowe doświadczenie. Po prostu powiem wam, że jestem mega happy. Jestem taka szczęśliwa. Bo nie jest to łatwe. To coś, do czego trzeba się zmusić i sobie trzeba tak postanowić. Ale ja bardzo chcę. Wiecie dlaczego? Bo ja zawsze marzyłam, żeby być taką aktywną mamą. Właśnie być aktywna fizycznie, żeby mieć po prostu więcej siły, więcej energii życiowej, no i też na starość po prostu mieć łatwiej. Matko, nikt mi nie mówi, że moja brew wygląda jak jakiś krzak. Ja w ogóle zawsze lubiłam wstawać wcześniej rano. Wiecie, przecież jak mam dziecko, to wstaję wcześniej rano, no nie? Fazy, że wstawał o 5 rano, 6, no to jest normalne. Ale wiecie, to jest co innego, gdy dziecko cię budzi i już jesteś w tym trybie. Dziecko, dom, wszystko i tak dalej. A co innego, jak ty wstajesz sama rano dla siebie. Wiecie, o co chodzi? Cieszę się, że to zrobiłam po raz pierwszy i chcę to robić teraz. Regularnie, dobra. Idziemy już. Za długo mama gada. Koniec tego.